Serdecznie, moi drodzy, ja nazywam się Tomasz Zając, na test kanał Ryżem po oczach. Serdeczne pozdrowienia z Azji Południowo-Wschodniej, konkretnie z Tajlandii, na w dniu dzisiejszym w stolicy, czyli w Bangkoku. No, moi drodzy, znajdujemy się w jednym z moich ulubionych miejsc, jeżeli chodzi o to miasto, no i ogólnie o Tajlandię centralną. Jest to, moi drodzy, Chatuchak Park, tak, jest to Chatuchak Park, tuż obok przebiega linia metra MRT, również kolejka nadziemna BTS. Jest to moje ulubione miejsce, ponieważ mam do niego ogromny sentyment, zważywszy na to, że po raz pierwszy do Tajlandii przyjechałem w roku 2015, no i również to miejsce było pierwszym, które odwiedziłem ze wszystkich miejsc tutaj w okolicy. Pamiętam, że w roku 2015 troszkę inaczej tutaj to wyglądało, między innymi atmosfera była bardzo wesoła, chodziły kobiety z wiklinowymi koszami i sprzedawały różne potrawy, smakołyki, do tego można było od nich wynająć matę za 20 batów na cały dzień, rozłożyć ją na trawniku, położyć się i zrelaksować. To oczywiście nie jest jakiś wielki problem, bo można samemu przynieść jakąś matę, tudzież ręcznik, albo po prostu położyć się na trawniku. Chodzi natomiast o zmianę, powiedzmy, atmosfery, w tym sensie, no, że w tamtym czasie po prostu było radośniej. Moi drodzy, dlaczego ja znajduję się w ogóle tutaj w tym miejscu? No, w dniu dzisiejszym wyjątkowo w mojej szkole klasy odbywają się w systemie online. Ja skończyłem jedną właśnie z nich, mamy godzinę 11, a przyjechałem tutaj i właściwie wstąpiłem do parku, dlatego że tuż obok, jeżeli wyjdziemy stąd i skierujemy się w prawą stronę, jest Departament Transportu Publicznego. Jest Departament Transportu Publicznego, czyli miejsce w Bangkoku, w którym zdaje się egzaminy na prawo jazdy. Zdaje się egzaminy na prawo jazdy, jak również można wziąć swój motocykl czy samochód, ażeby po prostu przeszedł kontrolę techniczną, no i otrzymać odpowiednie dokumenty, które będą nas uprawniały do tego, żebyśmy mogli w sposób stuprocentowo legalny jeździć po Tajlandii. Odcinek ten nagrywam jako odpowiedź na pytania wielu widzów, jak również komentarze, które czytałem m.in. na wielu grupach internetowych, m.in. na grupie, która dotyczy osób mieszkających już w Tajlandii albo Polaków, którzy tutaj przyjeżdżają w celach turystycznych. A pytanie brzmiało mniej więcej: czy mając polskie prawo jazdy albo europejskie prawo jazdy, można w Tajlandii jeździć samochodem i motocyklem? Tutaj, moi drodzy, od razu wam odpowiem prosto, krótko, zwięźle i na temat, czyli lakonicznie, że nie można. Nie można korzystać z naszego polskiego prawa jazdy. Żeby nie być gołosłownym, wziąłem ze sobą dzisiaj swoje tajskie prawo jazdy. Nie będę pokazywał danych. Mam tutaj prawo jazdy na samochód i na motocykl. Mam prawo jazdy na samochód i na motocykl, ważne przez następne 2 lata, potem po 2 latach będę mógł je przedłużyć do lat 5. No i, moi drodzy, jeżeli chodzi właśnie o system prawny, to w Tajlandii jeżdżenie bez prawa jazdy jest obciążone dosyć surowymi karami. Maksymalna kara za brak posiadania dokumentu to 1 miesiąc pozbawienia wolności albo 1000 batów mandatu, albo 2 opcje w pakiecie razem. Także tutaj od razu mówię i prostuję różne informacje, które podają osoby, które podróżują po Tajlandii albo żyją tutaj nawet i prowadzą motocykle albo samochody, posiadając jedynie polskie prawo jazdy albo międzynarodowe prawo jazdy, że nie jest to zgodne z prawem. Nie można według lokalnego prawa jeździć samochodem ani motocyklem, bo wiąże się to właśnie z takimi konsekwencjami prawnymi. Tutaj jeszcze, moi drodzy, muszę wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o samo płacenie mandatów, no to oczywiście zazwyczaj będzie to kwota 1000 batów, czasami 500 batów. Ja nigdy żadnego mandatu nie zapłaciłem, w ogóle nie mam do czynienia
z policją, nie dlatego, że jestem jakimś bardzo porządnym obywatelem, ale żyję normalnie, staram się wszystko mieć, że tak powiem, unormowane prawnie. Mam tutaj rodzinę, żonę, wizę małżeńską, mam zamiar budować swoją przyszłość w Tajlandii, więc po co z powodu tak błahej rzeczy, jaką jest prawo jazdy, które w bardzo prosty sposób można tutaj, że tak powiem, otrzymać. A można je otrzymać, zdawszy egzaminy. Po prostu trzeba zdać testy praktyczne, teoretyczne i wtedy uzyskamy prawo jazdy. W Polsce też, jeżeli chce się prowadzić jakiś samochód albo motocykl, trzeba po prostu zdać egzaminy. Oczywiście tutaj, żeby również nie być gołosłownym, mam znajomych, mam przyjaciół, którzy jeżdżą bez tego rodzaju dokumentów, bo to są osoby z Filipin, znam też paru Polaków. Nie mam w ogóle z tym jakiegoś problemu, nie przeszkadza mi to personalnie. W ogóle nie uważam, że te osoby, jak gdyby w moim mniemaniu, są na gorszym stanowisku. Mają swój wybór wolny, są dorosłymi ludźmi, tak, mogą jeździć. Natomiast nagrywam ten filmik dlatego, że trzeba tutaj informować o konkretnych rzeczach i mówić prawdę na tej zasadzie, że po prostu nie chcemy wprowadzać osób z zagranicy, które chcą odwiedzić Tajlandię, w błąd. Także jak mówię, jeżeli ktoś ma ochotę jeździć bez tego typu dokumentów, no to jest wolny wybór tej danej osoby, tak, musi być świadoma tego, że są konsekwencje prawne w postaci właśnie mandatów albo miesiąca pozbawienia wolności. To jeszcze nawet nie jest takie najgorsze, chociaż nikomu nie życzę spędzić chociaż tygodnia w areszcie śledczym albo w jakimś zakładzie karnym na terenie krajów azjatyckich. Natomiast konsekwencje o wiele gorsze pojawiają się w momencie, kiedy spowodujemy jakiś wypadek. Za chwilkę, moi drodzy, dokończę ten temat. Zrobię tutaj kółko, no bo jest gorąco, co widać zresztą. Nie czuć oczywiście za pomocą ekranu telefonu, no ale możecie mi wierzyć, że temperatura jest bardzo gorąca. Mamy też porę deszczową. Dzisiaj akurat piękny, słoneczny dzień. No ja znajduję się właśnie w parku Chatuchak. Tutaj, gdybyśmy prosto pojechali, to mamy drogę do lotniska Don Muan, Lat Prau, Ratchajotin, Binden, Sapankwai. Zresztą sami możecie zobaczyć za moimi plecami. Także zostańcie ze mną i za chwilę w ogóle dokończymy temat szeroko rozumianego prawa jazdy. Dobrze, moi drodzy, w końcu znalazłem jakieś ustronne, przyjemne miejsce. Wróciłem z Bangkoku, nie jesteśmy już w parku Chatuchak. No i dokończamy tematykę szeroko rozumianego tajskiego prawa jazdy. Moi drodzy, tak jak już wspominałem, w Tajlandii nie można jeździć bez tajskiego prawa jazdy. Oczywiście spotkałem się z opiniami osób, które tutaj przyjeżdżały, m.in. na Phuket, chociażby na południe kraju, że międzynarodowe prawo jazdy jak najbardziej jest uznawane. Nie wiem, jak to jest w praktyce, szczerze mówiąc, teoria i prawo przynajmniej mówi, że nie. Że oczywiście można mieć międzynarodowe prawo jazdy, ale trzeba je przetransferować na prawo jazdy tajskie. Są osoby, które twierdzą, że używały międzynarodowego prawa jazdy podczas wakacji, miały nawet jakiś wypadek czy stłuczkę i skończyło się jedynie mandatem. No, ja wszystkich rozumów nie pozjadałem, wszystkiego również nie wiem, mogę się mylić. Natomiast przynajmniej na podstawie egzaminów, które zdawałem, na podstawie prawa, które czytałem, na podstawie teorii i praktyki, z jaką mam doświadczenie, na podstawie rozmów chociażby również z policjantami, czy to również z Tajami, no, myślę, że trzeba mieć po prostu tajskie prawo jazdy. Jeżeli macie polskie prawo jazdy, to oczywiście nie trzeba zdawać egzaminu, że tak powiem, teoretycznego i praktycznego z jazdy. Wtedy trzeba takie prawo jazdy przetransferować na prawo jazdy tajskie. Jak to zrobić? No najpierw musi być przetłumaczone na język angielski i tutaj można wybrać jakiegoś tłumacza przysięgłego, można skorzystać z usług ambasady, albo można przetłumaczyć to samodzielnie pod warunkiem, że to tłumaczenie będzie bardzo dobre, no i otrzymamy potwierdzenie i pieczątkę właśnie
z konsulatu z takim przetłumaczonym na język angielski międzynarodowym prawem jazdy udajemy się właśnie do Departamentu Transportu Publicznego. Tam, mając takie prawo jazdy, musimy zdać testy psychofizyczne. No i jak to mniej więcej wygląda? Przede wszystkim, żeby utrzymać takie prawo jazdy, to trzeba mieć wizę długoterminową. A kiedy mówię o wizie długoterminowej, no to to musi być wiza albo małżeńska, albo musi to być wiza pracownicza, tudzież biznesowa. No czyli mniej więcej, powiedzmy, wiza na rok. Dodatkowo trzeba mieć residence certificate, czyli stałe zakwaterowanie na terenie Tajlandii. W urzędzie imigracyjnym pobieramy taki dokument, potwierdzenie z naszym zdjęciem, z konkretnym adresem, pod którym mieszkamy, i to kosztuje 800 tajskich batów. Mając residence certificate, mając nasze prawo jazdy z tłumaczeniem, paszport z wizą długoterminową, oczywiście z badaniami, z certyfikatem medycznym, możemy udać się na prawo jazdy. Jeśli chodzi o test, ten psychofizyczny, to on jest bardzo interesujący. Są 4 różne stacje. Najpierw wchodzi się i ogląda się film instruktażowy, w którym jest powiedziane, co po kolei wykonywać. Wchodzimy do określonego pokoju, gdzie wykonywane są testy psychofizyczne. Pierwszy test polega na rozróżnianiu kolorów. Stajemy naprzeciw oficera, który siedzi przy swoim biurku, ma sygnalizację świetlną, no i oczywiście są 3 kolory. Zielony, żółty i czerwony. Musimy udzielić 6 poprawnych odpowiedzi bezbłędnie. Oficer w jak najszybszym tempie przełącza światła, no i w momencie, w którym pojawia się dany kolor, musimy odpowiedzieć zielony, zielony, żółty, czerwony, i musimy zaliczyć 6 takich poprawnych odpowiedzi. Jest to pierwszy test na rozróżnianie kolorów sygnalizacji świetlnej. Gdy zdamy to, przechodzimy do stacji numer 2. Stacja numer 2 jest stacją na wyczuwanie dystansu. Siada się przy biurku, w odległości jakichś kilku metrów od nas znajduje się, powiedzmy mówiąc kolokwialnie, tego rodzaju skrzynia, gdzie w środku są 2 słupki koloru białego. Jeden jest w oddali, drugi jest bliżej. Dostajemy specjalny joystick z przyciskami i musimy po prostu nacisnąć przycisk, ażeby jedna z tych poprzeczek przybliżała się w naszym kierunku, i trzeba zatrzymać się w odpowiednim miejscu, ażeby one były właśnie równoległe do siebie i nie można przekroczyć jakichś określonych linii. Jest to wyczuwanie dystansu, tak? Przy parkowaniu, wyczuwanie dystansu podczas jazdy, gdzie mamy jakichś kierowców przed nami. I to jest drugi test psychofizyczny. Numer 3, no to jest obok od razu tego rodzaju stacja. Siada się przed właśnie instruktorem, ma się pedał gazu i hamulca. Jest, powiedzmy, również wyświetlany na kolorowo wskaźnik, gdzie są określone cyfry, prawdopodobnie od 0 do 100. No i po prostu naciskamy pedał gazu. W momencie, w którym zapali się światło, musimy nacisnąć stop, ażeby nie przekroczyć kolorowych świateł. Jeżeli dojdą do czerwonej linii, no to niestety nie zdaliśmy. Chodzi tu o refleks. Jest to badanie na refleks. Oczekujemy na światło, wciskamy gaz. W momencie, w którym zapala się światło, naciskamy hamulec, no i po prostu zatrzymujemy się jak najszybciej. Punkt numer 4 tych testów psychofizycznych to jest test jakby na pole widzenia naszych oczu. Siadamy przed instruktorem, kładziemy naszą brodę na specjalnym miejscu, tak jakbyśmy byli u okulisty. Po prawej i po lewej stronie naszych oczu zapalają się światła. Nie możemy odwracać głowy, nie możemy również patrzeć w lewo i w prawo, tylko trzeba patrzeć przed siebie. No i po prostu na podstawie tego pola widzenia mówimy, jaki kolor się zapalił. I to są 4 testy psychofizyczne. Najpierw trzeba mieć oczywiście badania u lekarza, zanim się przystąpi do takich testów. No i na tej podstawie można uzyskać prawo jazdy właśnie na samochód, jeżeli ktoś ma, albo na motocykl, posiadając prawo jazdy międzynarodowe albo prawo jazdy z Polski. W ten sposób ja między innymi uzyskałem prawo jazdy na samochód. Natomiast jeżeli nie macie na przykład prawa jazdy na motocykl, a tak było w moim przypadku, trzeba zdawać pełen egzamin. Trzeba zdawać testy teoretyczne, trzeba zdawać egzamin praktyczny i również te testy psychofizyczne, o których wspominałem. No i moi drodzy, jest około 200 pytań, maszyna losuje ich 50, trzeba udzielić minimum 45 poprawnych odpowiedzi, ma się na to godzinę czasu, tak? Ma się na to godzinę.
No i pytania są do wyboru w języku tajskim albo w języku angielskim. Kiedy zdamy już taki test, tak, go zaliczymy, wtedy idziemy na plac manewrowy, no i jedziemy motorem również na poszczególnych stacjach. Pierwsza stacja polega na tym, żeby objechać motorem dookoła, robiąc slalom. Nie wolno kłaść naszych stóp na podłoże, trzeba jechać w lewo, w prawo, zrobić kółka, mniej więcej tak to wygląda. Stacja numer dwa, no to mamy betonową jak gdyby platformę, która jest tak jak gdyby, powiedzmy, no nie wiem, położonym drewnem, tak jakbyśmy długą deskę położyli i trzeba przejechać przez to, nie upadając na lewo ani na prawo, po prostu chodzi o trzymanie równowagi. Jest również jazda na wzniesienie po moście i jazda w dół, trzeba zatrzymywać się przed konkretnymi znakami. Jeżeli chodzi z kolei o znaki, no to w Tajlandii jest ich bardzo dużo i są interesujące. Są takie znaki, których na przykład nie spotkamy w ogóle w Europie i na przykład jest jeden znak, którego nawet Tajowie nie znają. Rozmawiałem z osobami w pracy, które jeżdżą ponad 20 lat w Tajlandii już różnego rodzaju pojazdami, lokalni Tajowie i nawet nie mieli pojęcia, co niektóre znaki oznaczają. Ciekawostką dla mnie jest na przykład jeden specjalny znak, który jest w kształcie rombu, niebieskie tło i w środku napisana cyfra numer 3. Ten znak oznacza, że ta droga jest przeznaczona dla pojazdów, w których znajduje się minimum 3 osoby. No ewenement, coś ciekawego, czegoś takiego nie spotkałem nigdzie wcześniej. No ogólnie rzecz biorąc, jazda w Tajlandii, no to jest długa historia, bo teoria jedno, praktyka to co innego. Tajowie jeżdżą w sposób specyficzny, sposób, który trudno jest jednoznacznie tutaj opisać. Trzeba doświadczyć tego właśnie w praktyce. Większości nie znają zasad, takie jest przynajmniej wrażenie, ale mają swoje zasady niepisane, więc przepuszczają się w odpowiedni sposób. Wiedzą, jak to tutaj robić i jak właśnie poruszać się po drogach. A jest kolorowo. Naprawdę jazda w Tajlandii, no to jest wyższa szkoła po prostu umiejętności posługiwania się motocyklami czy samochodami. Jeżeli tutaj będziecie dobrze jeździć po Bangkoku, w okolicach, ogólnie rzecz ujmując po kraju, no to można powiedzieć w cudzysłowie, że w Europie można jeździć z zamkniętymi oczyma. Więc tak to mniej więcej, moi drodzy, wygląda. Żeby mieć tajskie prawo jazdy, to trzeba mieć właśnie wizę długoterminową, residence certificate, czyli zakwaterowanie, tak? Trzeba mieć badania odpowiednie medyczne, no i zdać egzaminy, zdać testy i egzaminy psychofizyczne oraz test praktyczny właśnie z umiejętności posługiwania się pojazdem. Jeśli macie międzynarodowe prawo jazdy, no to możecie je przetransferować na tajskie i wtedy zdajecie tylko psychofizyczne testy. Mam nadzieję, że wyjaśniłem mniej więcej, jak to wygląda. Zostawiajcie komentarze. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, to również odpowiem. Bo ja w każdym bądź razie tajskie prawo jazdy posiadam. Na samochód, na motocykl jeżdżę w 100% legalnie. A mówię też o tym, bo o ile można zapłacić mandat za nieposiadanie dokumentu i nie stanowi to jakiegoś wielkiego problemu poza obciążeniem finansowym, to można mieć duże problemy w momencie, w którym spowodujemy jakiś wypadek, uszkodzimy drugiego człowieka. No w tym momencie zabierany jest nam paszport, musimy płacić z własnej kieszeni za hospitalizację takiej osoby, tak? Niejednokrotnie odszkodowania. Jeżeli ta osoba będzie stale, że tak powiem, niesprawna, to trzeba też łożyć na jej życie, a nawet może się to skończyć właśnie więzieniem. Więc ja nie radzę jeździć bez prawa jazdy. Jeśli macie międzynarodowe i uważacie, że to funkcjonuje i działa, wszystko jest w porządku, no to proszę robić to wszystko zgodnie z własnym jakby upodobaniem. Ja w każdym bądź razie uważam, że żyjąc w Tajlandii, mieszkając tutaj, warto wyrobić te dokumenty, no bo to nie jest aż takie trudne. Troszkę nauki, zaangażowania, poświęcenia i można korzystać z tajskiego prawa jazdy.